Hej kochani, witam wszystkich, z tej strony Isayuki i zapraszam do kolejnego spotkania w serii Zagrajmy w Kingdom Hearts. Zaczynamy tutaj w sklepie, bo przez przypadek skacząc sobie tutaj zablokowała mi się możliwość uderzania na tu naszym wentylatorku u góry, teraz już się nie da. I jak w nią uderzyłam, to wypadła nam kartka pocztowa. Dlatego od teraz spróbuję się szybciutko przejść po innych miejscach, w których byliśmy i sprawdzić, czy tam gdzieś też się nie chowają różne kartki. Bo teraz możemy ją wysłać. Może nie koszem na śmieci, ale właśnie tędy. Mamy już 6. O, i dostaliśmy eliksir. Świetnie się składa, bo chciałabym wrócić do Alicji. A mam wrażenie, że tam właśnie coś jest jeszcze niedokończone. Oj. A co ty tu? Well, well, as I live and breathe, if it isn't Pinocchio. Oh, hi, Jiminy. What in the world are you doing down here? Playing hide and seek. Huh, I just don't believe it. And here I was, up all night just worried sick about you. Why, of all the Pinocchio? Pinokio, czy mówisz mi całą prawdę? Tak. W takim razie powiedz mi, co to jest? To był prezent. Bez żadnych kłamstewek, już, natychmiast. Wiesz, że nie powinieneś opowiadać kłamstw? Kłamstwo tylko staje się większe i większe. Aż do momentu, jak zostaniesz na tym przyłapany. Prosto jak nos na twojej twarzy. Ale jeżeli czegoś chcesz, to dlaczego trzeba czekać? Dlaczego nie można tego po prostu zabrać? Ojejku, kto ci tak powiedział? Potrzebujesz trochę rad od twojego sumienia. To prawda, ty jesteś moim sumieniem, Jiminy. Już nigdy więcej nie będę opowiadał kłamstw tak długo, jak ty jesteś w okolicy. Musisz być grzeczny, żeby stać się prawdziwym chłopcem. Obiecałeś Geppetto, że tak się stanie, prawda? O, wiesz, gdzie mój tata jest? Nie jest z tobą? Jiminy, chodźmy znaleźć mojego tatę. Zaczekaj chwileczkę. Na zewnątrz jest cała masa niebezpiecznych i właściwie, jakby to powiedzieć, tak można powiedzieć, na zewnątrz jest cała masa niebezpiecznych i kuszących rzeczy. Pójdę poszukać Geppetto, a ty tutaj zaczekaj. Ci panowie mi tu pomogą. Pomożemy? Cóż, powinniśmy ruszać, Sora? Mogłeś najpierw zapytać. Komu ty to zabrałeś? Co to było w ogóle? Nie będę kłamał tak długo, jak Jiminy jest w okolicy. O, Goofy chciał sprzedawać. No dobra, no to wpadło nam coś ciekawszego. Sorry. Musimy znaleźć Geppetto, ale zanim to tutaj jeszcze u góry, w sklepie z przedmiotami. Czy coś tu... Nie, na nich nie. O, tutaj jeszcze jest coś. Fajnie, kolejna kartka pocztowa. No to świetnie! O, tutaj to jest dopiero fajnie. Dobra, wyjdźmy sobie. To mamy już 7 na 10. Znaleźć Geppetto to jedna sprawa. W sumie nie do końca wiem, gdzie on jest. Tak właściwie przydałoby się jeszcze poczytać. Nam został jeszcze nieodczytany z dziennik z poprzedniego razu. Tutaj sobie fajnie biegają. Tu się w sumie nic nie kryje. Można się jeszcze troszeczkę przejść po reszcie miasta.
i właściwie ruszać w kolejne miejsca. No dobra. W Alicji wiemy, że jeszcze jest parę miejsc do zrobienia. Ej, co uciekasz? No. Potion. No i dobrze. Potion się przydaje. O, pojawiły się kolejne. Tutaj to jest po prostu arena, niekończąca się arena. A, właściwie. Pieski znaleźliśmy. Chodźmy do piesków. Dobra, później z wami jeszcze... No, dzięki. Będziemy walczyć. Tutaj wiemy, że sobie wszyscy siedzą. Prawie wszyscy, bo Steed już wyszedł na zewnątrz. Siu. No dobrze, mińmy się tutaj z tą panem baryłką, który się nam tu wiecznie pojawia. O, dokładnie. Tutaj nie. Czyli rozumiem, że Geppetto gdzieś jest, tylko niekoniecznie już teraz jest możliwość spotkania się z nim. Najwidoczniej. A, znajdziemy go prędzej czy później. Prezent. O, jak fajnie. Ło, teraz jeden siedzi na oknie, ale was tu się zbiera. Pisz sobie. Pij sobie. Ten się tu dalej bawi chowanego. Tamten też. Jeszcze tutaj szybciutko zobaczymy, co robią. Na stole siedzą. Tutaj siedzi na fotelu. Całkiem fajnie. Większość widzę śpi. Zmęczone. Może to są te, co dopiero przeprowadziliśmy, to wiecie. Muszą odpocząć troszeczkę. Ten, co za mną biega. Wina. Tamten zapatrzony w ścianę, oczywiście. Telewizor. Ale mają fajnie. To tak właściwie, na obecną chwilę jeszcze nie do końca wiem, gdzie szukać Geppetto. To była magia któregoś z chłopaków. Donalda w sensie pewnie. Niezła. Jeszcze jeden tutaj. A, mamy cię. Dobra, to było fajne. Wiem, że możemy tu wejść, ale tam nie ma już po co iść. W sumie. Tak naprawdę można by sobie wrócić. I może wybrać się właśnie do Alicji. Tam można by sobie porobić te rzeczy, które nam zostały. Na pewno Trinity Points mamy do zrobienia na Tea Party i chyba w domku królika jeszcze. To na pewno, tak mi się wydaje właśnie. No witam, witam. Aleście się uparli na mnie, no. Oj. Ale... Ale uparcie, no. Coś nam się tam jeszcze z tyłu pojawił, ale to już mniejsza z tym. Dobrze. O, cześć małpka. Fajne masz oczy. A co ona tak luzem biega sama? Aha. Aha. Dobrze, tam. Tam już pozbieraliśmy. Są pozamykane. Dobrze, jeszcze poszukamy Geppetto, jeżeli nie natkniemy się na niego po prostu gdzieś po drodze, to jeszcze go poszukam. Tu jest Seed. Przed nagraniem trochę z nim pogadałam i dołożył nam jeszcze jeden gumi klocek do samolotu, do naszego gumilotu, ale kazał jeszcze znaleźć brakujące... Właściwie co będzie na rozmowach? O, właśnie, dokładnie. Powiedział, że to jest zestaw z... fragment zestawu i musimy znaleźć drugi do niego. Do nawigacji. Także spoko. Jest dobrze. Jedyne, co musimy teraz zrobić, to wybrać się do Alicji w sumie. Chociaż oddajmy jeszcze kartkę pocztową. 7. Mega eliksir za to mamy. Fajnie. Oj. Myślałam, że z wami mogę pogadać, ale nie. To raczej z koleżanką tam. Tu jeszcze wrócimy, bo wiadomo, będziemy wracać w te miejsca niejednokrotnie, więc coś się jeszcze znajdzie. Teraz proponuję Wonderland. Dokładnie.
A, mogłam wybrać tamten skok. No nic. A, no ulepszyłam sobie troszeczkę gumilota. Nie nagrywałam tego, ponieważ to miała być kwestia próby, czy mi się uda, czy nie. Coś tam jest niedoulepszone, ale... Obronę mamy zwiększoną, to na pewno. No i dodatkowe działa. Zobaczymy, jak się to będzie prezentować. Jeżeli stwierdzę, że na razie działa i jest to trzeba, to też nagram jakąś edycję. Dołożyłam jedno działo na dole i obronę, ten klocek fioletowy z tyłu, który widać, no to jest właśnie jedno z tych. Dobra. No fajnie strzela. Można dodać jeszcze więcej, tylko że oczywiście projekty są ograniczone przez wielkość, wiadomo. Zatem zależało mi na ulepszeniu prędkości statków również. Chociaż obrona też jest fajna i wytrzymałość też jest spoko. No bo wiadomo, jak się gdzieś natkniemy na coś, na co nie chcemy, to inna sprawa. Dobrze. O, już mamy. Co to jest? Dokładnie. Tak myślałam. Gdzie nas przeniesie? Co ty jesteś? Mogę rozwalić te rzeczy koło ciebie? Tak jakoś średnio. Wiedziałam, że się pojawiły te punkty i zastanawiałam się, jak bardzo one nam tutaj się przydadzą i jak bardzo wpłyną na podróż, ale najwidoczniej coś działa. Kurczę, te dodatkowe ataki się bardzo przydadzą. Przydają, trzeba przyznać. Oj. Oj, bo się ich robi strasznie dużo. A ty co? Fajny jakiś autobus normalnie. Podoba mi się. Was mogę zepsuć też? W sumie nie jestem pewna, czy mogę te czerwone zniszczyć. Chyba wybrałam gorszą ścieżkę, bo tu nie ma jak przed nimi uciekać. W razie czego. Oj, czy tam są jakieś bosopodobne statki? Co wy jesteście? O, jeden nam się udało zniszczyć, ale miał skrzydła. To wracamy? O. Czyli jednak. Chodźcie. Pokażcie, co potraficie, zobaczymy, jak nam pójdzie. No jeszcze takiej misji nie mieliśmy, także cieszę się, że... Oj, to były kotki jakieś? Co? Kurczę, do tej pory nie jestem pewna, czy mogę te czerwone zbić. Niby mrugają, jak je trafiam. A to jest taka informacja trochę, że owszem, można. Ale... Wow! Dopiero za chwilę zauważyłam, że coś leci w moją stronę. Dobra, papa, wszystkie, które do mnie strzelacie. Kotki. No wyglądają jak kotki, nie wyglądają. No, żadnego nie podniosłam. To się dopiero nazywa cel. Co się tu dzieje? Długo jeszcze będziemy tędy lecieć, tak w ogóle? Jeszcze przy otwartym świecie to było inaczej w trójce, że można tam sobie zawsze było odlecieć w którąś stronę i był spokój, ale tutaj... Wiecie co, mam wrażenie, że ulepszenie tego gumilotu to był naprawdę dobry pomysł. Ach... Niby zbieramy jakieś rzeczy, ale... Jakie mają fajne, złe oczy! Zezielone są w ogóle. Oj. Poznikały. W ogóle to tło to wywołuje takie efekty. Oj, a co to? Właśnie, co to jest? Wow, ogromne. Ej, czy on nie wygląda jak ten z Pinokia, wieloryb? No myślałam, że mnie zeżre. To ogromny wieloryb. No właśnie. To monstro. To wieloryb nad wieloryby i... niebezpieczny do tego. Złośliwy właściwie. Wow. Sora, zabierz nas stąd. No nic, jak nic nas zeżre. Ja się nie mogę ruszyć, więc... Za późno. Zaraz nas połknie.
Jakiś flashback. Hey, Sora. Are you okay? What are you guys doing? Where are we anyway? Whoa. Oh, you know, I think that big old whale monstro just swallowed us. And for today's weather, expect showers. Oh, heavy showers. Hey! Who's there? It's me. Oh, it's just Pinocchio. Pinocchio? Pinocchio? Pinocchio, where are you going? Pinocchio! Come on, everybody, after him, quick! No to chyba nam troszkę zmienili plany. Ale niech będzie. Co after him? Co tam jest? A tu coś jest? Zabrał coś i sobie poszedł. No tak, ale tędy i tak nie wyjdziemy. Musimy popływać tutaj w żołądkach. No dobra. Przynajmniej nie ma informacji, że nas rozpuści. Kamera! Tam nie mogę wejść na razie, a przynajmniej nie z tej strony najwidoczniej, ale tu już mogę. Nie mogę. What have you got there, Pinocchio? With this, we can get out of here, father. Really? With this big block, you think so? It's true. So, how did she end up here, Pinocchio? Oh my, so the whale swallowed all of you too? My goodness! Yeah, looks like it. My name is Geppetto. I'm Pinocchio's father. When we got separated, I traveled all over looking for him. Thank goodness we're together again. So, you seem to know Pinocchio quite well. I hope he was a good boy in my absence. Well, we've all had quite a journey, right, Pinocchio? Pinocchio! Okej, okay. Bardzo ciekawe miejsce, trzeba przyznać. Ostrzegają go, żeby nie spacerował za daleko. Potrafi być niegrzecznym chłopcem. A nawet jeżeli jest dla mnie bardzo ważny. Fajnie, Geppetto wygląda tak w ogóle. Zapis. Właściwie zapis by nam nie zaszkodził, bo już gramy dobre 20 minut bez zapisu. A wiecie, jak to bywa z zapisami? Zróbmy sobie quick. Okej, mamy to. I teraz tak, widzę, że stąd już będziemy mogli się dostać w któreś miejsc. Tam na razie nie bardzo. Tam nie doskoczymy. Tu możemy co najwyżej wskoczyć do wody, albo iść za Pinokiem. Teraz, jak jestem tu, stąd i tak też niewiele mogę zrobić. Zaraz, tam jest tratwa pod spodem. Może tam się da jakoś wejść? Sora złapał. Fajnie, ale nie sądzę, żeby się złapał tutaj. Dokładnie. Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze tutaj tą tratwę. Tam jest pod spodem. Czyli ona pewnie się podnosi do góry. Trzeba coś uruchomić. Dobrze. Na razie nic więcej nie zrobimy. Możemy co najwyżej iść za małym chłopcem. Albo małym... Wkrótce chłopcem. O, jaka dziura. Fajne to przejście. Zresztą, widzieliście, on chyba poszedł za Riku. O ja, a co to jest? What are you doing? Come on, let's go back. You know, Geppetto's awfully worried about you. Pinocchio, stop fooling around. This is no time for games. But Sora, I thought you liked games. Or are you too cool to play them now that you have the Keyblade? Riku? What are you doing here? Just playing with Pinocchio. You know what I mean. What about Kairi? Did you find her? Maybe. Catch us, and maybe I'll tell you what I know. Oh, come on! Okej,
No tego to się nie spodziewałam. Co? O, to jest. Co wy jesteście? Dobra. Lecimy dalej. Złap nas, tak? Dobra, a co? Czemu w ogóle? Co to za laser z waszej strony? Wow. Nie zwróciłam uwagi, że on skacze już. Skąd są te... czachy śmieszne? Widzę, że czas nam się żaden nie liczy, więc taki plus. A, o, jeszcze więcej. Wytrzymałe są, trzeba im przyznać. Chciałam otworzyć skrzynkę, ale... okej, udało się uniknąć. No wiesz co? Odsuń się od ściany. Ach, mam cię. Jeszcze ktoś? Czy mogę otworzyć sobie skrzynkę? Dzięki. Mega. Do góry nie wejdę. Dobra. Tutaj też nie. Co za miejsce w ogóle? To Alicja powinna być w taki sposób zrobiona. Ślepy zaułek, rozumiem. Dobra. Lecimy w inne. To był numer jeden, czyli w jedynce nas nic niewiele ratuje. A sił mi stąd. To jest dwójka. Zobaczmy, jak się to ma w dwójce. Ło. Dobra, wpadliśmy w inne miejsce. Taki plus. Mamy tego, co nas atakuje do skoku. O, pojawiły się nie, to Donald był, dobra. Tam mi się na czymś u góry zablokowało w ogóle. Chyba na beczkach. Oj. No weź mi się... aha. Pozwól... przejść... kto cię tam z tyłu tak tłucze? Do Goofy, dobra. Chociaż tyle. Okej, okay, mamy widzę skrzynkę kolejną do otwarcia. Aha. Już prawie była nasza. Wyjdź stamtąd, bo tamto cię nie trafię, tylko nas przeniesie w inne miejsce. Mam cię. Znowu ktoś się pojawił? Nie, już tyle. Dobra, stąd raczej dalej nie przejdziemy. To mnie też wiele nie ratuje. Dobra, chodźmy do trójki. Na razie idziemy w jakimś kierunku. Dobra, żeby tylko nie spaść, bo mam wrażenie, że... jak spadniemy, to wrócimy tam, gdzie już byliśmy. Tak, dobra. Czwórka, nie, dwójka. Co mnie dwójka mnie nie ratuje, ale... o! I spadliśmy, dobra. Jedynka, ten prowadzi do... dwójki. Dwójka na wprost prowadziła do trójki, ale pokręcony labirynt. Ten znowu prowadzi do dwójki, ale może w jakieś lepsze miejsce. Właściwie. Właściwie to. No i Goofy tam skoczył, ja też bym tam chciała. Patrzę tu. No wyżej nie mógł. Mam cię. Patrzę tutaj, ty. Co za uparty. Jeszcze jeden. No. Koniec. Jest. Udało się wyjść. Taki plus. Czemu one w ogóle... zaraz przeczytamy sobie w opisach, co one robią tym światełkiem, co się tak na nas patrzy. Nie, nie spadaj. Więcej, no więcej przeciwników. Oj, bo wpadnę do szóstki już. Już? Dobra, otwieramy to. Okej, okay, tam wyżej można coś mieć? Coś jest wyżej. Teoretycznie. Skrzynka. Też fajnie. Dobra.
Właściwie to tam też mogliśmy doskoczyć, ale to jeszcze wrócimy pewnie. Z beczki, gdyby ich nie zrzuciła na dół. Dobra, chodźmy do tej szóstki. Pytanie, czy można do monstro jeszcze wrócić później. To jest dobre. Najpierw tych, co leczą. Teraz tego świrka. A. Zatrzymał się w drzwiach i zadowolony. Co on jest w bucika chciał pociągnąć? Co za... Fajnie, że atakami magicznymi można go atakować od frontu. Teraz tak, widzę, że ta to jest na swój sposób również ślepy zaułek. Dobra. Jak wrócimy tam... O, właściwie to powinniśmy być w stanie się teraz tu dostać. Oj, to teraz już nie. Więcej rzeczy na dole nie ma. Okej, to powrót i znowu labirynt. Jakie uparte to. Mhm. Ach, tu nas wrzuciło. Widzę, że tam też są beczki na górze. Rzecz w tym, że tego nie mogę przestawić ani nic. O, pająk. Ale... Aaa. Tak, on z tych beczek u góry wyszedł. Dobrze. Zastanawiałam się, skąd on się wziął. Ale jednak były u góry beczki. Okej. Okay. No mniej więcej tu się chcieliśmy dostać. Pytanie, czy już stąd doskoczę? Ach, nawet, że tak. Poproszę. O, pieski znaleźliśmy. Super. Dobra, tam widzę jest przejście. Również. Tylko... Wydaje się... No z tego tam nie doskoczę. A stamtąd jakbym była na czymś, również raczej nie. Jedną rzućmy sobie na dół, to będziemy mogli z niej... wejść na górę. No za daleko. Za daleko. Teoretycznie gdzieś tam doskakuje nam tutaj Sora, ale... Ale niewystarczająco, żeby się tam dostać. Można jeszcze spróbować z uderzeniem z Keyblade'u. Przecież ono nie wydaje mi się, żeby ono jakoś tak specjalnie dużo pomagało. Albo przystawić bliżej? Nie, no bliżej to nas niewiele ratuje. No nie, tak nie wyjdziemy. Ale szkoda, bo trochę jestem teraz zakręcona, nie bardzo wiem gdzie iść. Te się nam tu wciąż pojawiają. Całkiem wytrzymałe są też, trzeba im przyznać. A, dałeś sobie radę, Donald. Tam jest jeszcze wyjście u góry. Już się biorę, pomagam. Czekaj, zielony najpierw. Jan jest za mną. Jest. Teraz już nie będzie leczył. Dobrze, czyli tam by się przydało też... Nie, stamtąd nas zrzuciło. Więcej? Dobra, wróćmy sobie na chwilę na początek. No dobrze. Od początku. Wejdziemy sobie i spróbujmy jakoś tak wejść przez ten labirynt. Żeby było gdzie. Tam był ślepy zaułek, więc chodźmy w dwójkę. Teraz tak stąd... Co pozbierane, to mamy własne. Trójka tu była, tak, dokładnie. Teraz mamy różne opcje. Właściwie szliśmy już w tą dwójkę, ona gdzieś nas tak zrzuca. Właśnie. A my chyba po tym, jak tu weszliśmy, spadliśmy od razu na dół. Wolałabym nie spadać. Wolałabym nie spadać, o. Któryś tu jeszcze jest? Jest jeszcze jakiś nawiedzony.
A one co? One pochłaniają magię. Dobrze, chodźmy dalej. Co tu mamy? Mamy piątkę. Z tej strony chyba do piątki jeszcze nie wchodziliśmy. Tak mi się coś wydaje. Ale was jest. Oj. Ładnie, Donald. Pięknie. Podoba mi się twoja, tak? Właśnie. Tego jest najprościej załatwić magią. Już? Poszedł? Zniknął? Jeszcze. Jeszcze są tu po... Ło. Tu jest szóstka. Właściwie chodźmy do szóstki, bo z nimi się możemy jeszcze pobić. W międzyczasie pewnie. Oho. Dobra, teraz jesteśmy w jakimś innym odrobinę miejscu. Tak. Nawet, że fajnie idzie. No tak, oczywiście, bo jak żeby inaczej. Tu widzę, jest przejście, fajnie, ale to za chwilę. Najpierw pozbądźmy się tych przeciwników, bo... No bo wiadomo. Chodź tu, no. Oj. Żebyśmy nie spadli na dół, bo tego byśmy nie chcieli na razie, bo będzie ciężko wyjść. Ktoś się jeszcze pokazał, słyszę. Aha, dobra, mamy skrzynkę. Fajny początek, okej. Okay. Długi odcinek będzie. Takie jak te początkowe. Chociaż nie, początkowe nie były aż takie długie. Sio! Dobra, możemy sobie otworzyć skrzynkę, taki plus. O, peszeczek się pojawił. Tu jest piątka. To stamtąd... Tam nie, poczekamy chwilkę. Zaraz, tu jest... Tu jest... co? Piątka również. Ha. To właściwie spróbujmy sobie wejść i w jedną, i w drugą. To po prostu w różnych miejscach nas wyrzuci. Ojej. Ale nisko upadliśmy. Nic nie widzę. No i przez to, że nic nie widzę, to nawet nam się dostało. Nie chcę spaść. Dobra. Te można atakować. Ach. Chciałam je zaatakować trochę bardziej. Chodź tu bliżej, bo nie chcę tam spaść. Chłopaki już widzę zeszli, ale oni tu mogą zawsze wyjść, prawda? Nie zrzucajcie mnie. Dobra, wracam na razie. A tam jeszcze było wyjście do góry. Tam może by się dało wejść do góry również. Why do you still care about that boy? He has all but deserted you for the Keyblade and his new companions, after all. I don't care about him. I was just messing with him a little. Oh, really? Of course you were. Beware the darkness in your heart. The heartless prey upon it. Mind your own business. Riku! What's the matter with you? What are you thinking? Don't you realize what you're doing? I was about to ask you the same thing, Sora. You only seem interested in running around and showing off that Keyblade these days. Do you even want to save Kairi? I do.